Cześć kochani, z tej strony Patrycja i przychodzę do Was z filmikiem, w którym opowiem Wam o książkach, które mi się nie spodobały i takich, które uważam, że są okropne i chciałabym o nich jak najszybciej zapomnieć i nigdy więcej nie wracać tego tytułu. Więc w tym filmiku będę opowiadała właśnie tak od książek, które mnie po prostu rozczarowały, że myślałam, że to będzie coś lepszego, ale jednak miałam takie... No niestety to nie jest zbyt dobre, aż po książkę, która... Już jest chyba tak do mnie przyklejona, że wiele osób wie, że po prostu jej nie trawię, nie lubię i z całego serca nie polecam. Aby już nie przedłużać, zacznę od pierwszej książki, którą są współlokatorzy. Wiem, że wiele osób kocha tą książkę, że jest to dla nich idealny romans, wszystko jest po prostu cudownie. Mi ta książka była bardzo, ale to bardzo polecana, więc pamiętam, że na warszawskich targach książki postanowiłam ją kupić, bo wszyscy mówili, że jest ona taka świetna, taki super romans. I mam jak, okej, lubię romanse i też dostałam takie porównanie, że jest to coś podobnego do Save Me. I zaczynając tą książkę miałam takie, kurde, to może być serio coś z Monique Cassin, bo o ile to nie było dla mnie podobne do Save Me, ale bardziej do Begin Again, gdzie właśnie jest dziewczyna, która szuka mieszkania, gdzie miała współlokatora i jest o tyle ciekawa ta książka wtedy była dla mnie, że będą oni spali w jednym łóżku, ale będą się tak jakby wymieniać, że chłopak śpi rano, bo pracuje na nocki, dziewczyna będzie spała w nocy. Więc moim zdaniem to był naprawdę fajny pomysł i byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko pójdzie, ale no właśnie rozczarowałam się, bo książka okropnie mnie wynudziła. Czytałam ją i czekałam na jakąkolwiek akcję, przewracałam te strony i no czułam się rozczarowana, bo cały czas w głowie miałam, że to będzie dla mnie taki romans na miarę Begin Again, czy właśnie Save Me, że jest dużo akcji, że coś się dzieje, że to wszystko będzie takie fajne, ale ostatecznie niestety tak nie było. Przy współlokatorach okropnie się wynudziłam i kiedy doszłam do końca, odłożyłam tą książkę i od razu ją sprzedałam. I sprzedałam ją sobie mojej przyjaciółce, która jest zadowolona z tej historii, więc no tutaj akurat to pewnie zależy od gustu, bo sam styl autorki był naprawdę fajny, dobrze się ją czytało pod względem takim stylistycznym, ale jeżeli chodzi o fabułę, to niestety to nie było dla mnie. Kolejną książką, bo nie chcę już dalej się rozwodzić, bo postaram się tutaj w ogóle nie rozwodzić zbyt dużo o tych książkach, bo chcę tylko Wam powiedzieć, czego mi się nie podobały i jakie to były książki, bo zauważyłam, że większość książek, które na przykład decyduję się, żeby zrecenzować, czy sobie kupić, czy po prostu czytam, podoba mi się, bo znam swój gust czytelniczy, wiem co lubię, wiem czego nie lubię, dlatego sięgam po książki, które w 90% mi się spodobają, dlatego na tej mojej liście jest bardzo mało książek, które mi się nie spodobały, czy ich nienawidzę. Bo rzadko kiedy na takie trafiam. Albo też jestem mało wybrednym czytelnikiem. Zależy, jak na to patrzę. Kolejną książką, która jest na mojej liście, są Te Wiedźmy Nie Płoną. Tutaj dodałam tę książkę tego, że poczułam się nią również, zresztą z każdą książką byłam tutaj rozczarowana, bo nigdy nie nastawiam się, że książka będzie zła. Nawet jak zbiera negatywne opinie, to ja liczę na to, że właśnie mi się spodoba, bo jak tak uważam, przynajmniej, że nie jestem zbyt wybrednym czytelnikiem, że na przykład schematy mi nie przeszkadzają, czy inne takie rzeczy, no to przy Te Wiedźmy Nie Płoną się no rozczarowałam. Zaczęła się od tajemnicy tego, co się wydarzyło w Nowym Jorku. Chyba chodziło o jakąś krwawą wiedźmę z tego, co teraz kojarzę. I ja cały czas byłam przygotowana na to, że ta książka będzie się opierała na tym, że jakby, nie wiem, walce wiedźm? Nie wiem, jak to dokładnie tak jej określić, ale że dana wiedźma będzie miała konflikt z inną wiedźmą, jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. I liczyłam cały czas na coś takiego, że będzie w niej dużo magii, że będzie to takie naprawdę wow, naprawdę takie niesamowite. A ostatecznie dostałam historię z nastolatkami, książkę, w której było wiele absurdów, wiele dziwnych sytuacji i taką... Ostatecznie dostałam historię prawie bez magii z słabą główną bohaterką. Jeszcze gorszą jej byłą dziewczyną, bo rozstały się na samym początku właśnie przez wydarzenia w Nowym Jorku. Największą frustrację miałam wobec tego, że na początku właśnie był ten wątek z tą czarownicą z Nowego Jorku. Ja byłam pewna, naprawdę byłam pewna, że cała ta książka będzie się opierała na tej czarownicy, że to ona będzie coś robiła złego, że ona będzie ją goniła, tak jak ona się tego podejrzewała. A wcale tak nie było. Chodziło po prostu o nastolatków,
o łowców czarowni. Wszystko kręciło się po prostu wokół tej wiedźmy, jej znajomych, którzy albo byli wiedźmami, albo byli po prostu zwykłymi ludźmi, jakimiś podejrzeniami, kto stoi za, tak jakby, nie atakami, ale dewastacją tego wszystkiego, co tam się po prostu działo. No, dla mnie to nie było to. Po prostu nastawiłam się na wielką akcję, a nie dostałam tej akcji. I to mnie rozczarowało. Niestety mnie rozczarowało. I rozumiem tutaj, czemu na przykład wielu osobom się podobały te Wiedźmy nie płoną, jednak to nie był mój klimat. Ja wolę, kiedy jest zdecydowanie więcej akcji i jest więcej magii w takich książkach, bo jeżeli nastawiam się na fantastykę, to jednak chcę w niej więcej magii niż takiego normalnego życia śmiertelników. Kolejną książką, która mi się nie spodobała, było Pod taflą. Ale akurat Pod taflą, o ile jeszcze te Wiedźmy nie płoną, czytało mi się tak całkiem okej, no to Pod taflą główna bohaterka mnie tak strasznie irytowała. Moim problemem chyba z tymi książkami jest też moje nastawienie, bo przy tej te Wiedźmy nie płoną nastawiłam się na dużo magii, dużo jakiejś akcji, a tego nie dostałam. Pod taflą nastawiłam się na główną bohaterkę, która będzie feministką i już tu wyjaśniam dlaczego, bo usłyszałam wiele właśnie takich bo słyszałam właśnie w wielu recenzjach, że ta książka jest feministyczna, że jest naprawdę taka wow, taka super i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie myślałam, kurde, fajnie, lubię takie książki, gdzie mamy silną główną bohaterkę, że ona wie, co robi, że będzie dążyła do swoich celów. No, dla mnie to jest coś świetnego. Sięgnęłam Pod taflą. Co dowiedziałam się pod taflą? Że jednak temat syrenek nie jest dla mnie, że jednak nie lubię tego podwodnego świata, więc na pewno już wiem, że nie, syrenki nie są dla mnie. Oczywiście czasami lubię coś tam przeczytać z tymi syrenkami, ale tak, żeby czytać nałogowo, to zdecydowanie nie. I dalej główna bohaterka zdecydowanie nie była feministką. Główna bohaterka była zaślepiona księciem, bo to książka była na podstawie Małej Syrenki, chyba większość z nas wie, jak wyglądała ta historia. No i ta główna bohaterka zakochała się w tym księciu. Ale nie tak, że się zakochała i tam, wiecie, miała jakieś te swoje różne wartości. Nie, ona była zaślepiona jego miłością. Ten książę to był kompletny gnojek, jakich po prostu wielu na tym świecie, i ona się w nim kompletnie zakochała, wszystko poszło w odstawkę, liczył się tylko książę, nie chciała być już syreną, chciała mieć nogi, chciała mieć wszystko, chciała być tylko z tym księciem. I dla mnie to było takie, no, straszne, nie podobało mi się. Męczyłam się okropnie przy tej książce. Ta główna bohaterka sprawiała, że miałam jej kompletnie, ale to kompletnie dosyć, prosiłam już o koniec. I kiedy tuż mamy tego końca, główna bohaterka jakby piorun w nią strzelił, dostała olśnienia, tutaj nagle zmiana 180 stopni, nagle super ekstra i najlepsza. I nie miało to żadnego takiego logicznego powiązania, że ona wywnioskowała ze swoich wcześniejszych postępowań. Nie, ona po prostu nagle bum, robi tak i nagle jest najlepsza na świecie. No nie. Pod taflą nine. Dalej książka, która zaskoczyła mnie akurat, że mnie rozczarowała i trafiła do tego, powiedzmy, rankingu. Jest to Królewska Klatka, czyli trzeci tom Czerwonej Królowej. Z Czerwoną Królową jest tak, że wiele osób jej nie lubi. Ja pierwszy tom Czerwona Królowa, potem Szklany Miecz. Kocham, po prostu kocham. Ja się rozpływałam nad tymi historiami. Dla mnie wszystko, co tam się działo, było wow. Tak się świetnie przy tym bawiłam. I kiedy poszłam, pamiętam, że kupiłam właśnie ten trzeci tom, od razu wróciłam do domu, usiadłam z tą książką, zaczęłam czytać i ten cały mój balonik, który był napompowany przez dwa pierwsze tomy, dosłownie spadł. Albo się rozpompował. Albo wyleciało powietrze. Dosłownie ze mnie wszystko zleciało, zaczęłam czytać, przewracać te strony i byłam jak to się stało, że ty jesteś tak złą książką, kiedy dwa poprzednie tomy mi się podobały? Nie będę tutaj mówiła wam o Fabulańskiego, bo to już jest trzeci tom z serii, ale tak strasznie się zawiodłam na tym. Tą książkę chyba czytałam 4 miesiące, po prostu czytałam, odkładałam. Po prostu byłam sfrustrowana czytając tą książkę, nie wiedziałam, co się wydarzyło. I to był jeden chyba z najgorszych, nie zobaczę teraz, ale chyba z tego co kojarzę, jest to jeden z grubszych tomów. I kompletnie nic nie wniósł do tej fabuły. Moim zdaniem tej książki w ogóle by nie mogło nie być i przejść od razu do czwartego tomu. I przez tą właśnie książkę, że przeczytałam tą Królewską Klatkę, nie przeczytałam jeszcze ostatniego tomu, bo boję się, że również mnie rozczaruje tak jak poprzedni tom, bo wiecie, pierwszy i drugi tom dla mnie
to jest miłość, ten trzeci to jest po prostu jakaś katastrofa, a czwartego jeszcze boję się zacząć czytać. Kolejna książka, bo nie ma co się rozwodzić nad Królewską Klatką, to są Normalni Ludzie. O normalnych ludziach mówiłam w maratoniczniczym, kiedy ich słuchałam i na swoim Instastory. Jest to chyba jedyna książka w tym roku, która tak mną wstrząsnęła pod złym względem. To, jak ja się przy tym wymęczyłam, to było coś strasznego. Mówiłam wszędzie, mówię, że to było coś strasznego, ale przy Normalnych Ludziach po prostu się we mnie tak gotowało, że nie mogłam sobie poradzić z moimi emocjami. Wiele osób mówi, że to jest fajna książka, że dobrze im się czytało, że jest naprawdę taka życiowa i wszystko. I znalazłam tylko jedną złą opinię o tej książce, o ulegalnej blondynki, ulegalnej blondii w sumie, że ta książka jest toksyczna. I wtedy byłam jak, no w sumie ciekawie, że wszyscy mówią, że ona jest taka życiowa, a tu nagle jedna osoba mówi, że ta książka jest toksyczna. Więc stwierdziłam, dobra, przeczytam, zobaczę jak to będzie. I niestety zgadzam się z tą biedną opinią, która na tamten moment była, że ta książka jest toksyczna, bo niestety moim zdaniem tak jest. Relacja, która panowała między głównymi bohaterami, jak, teraz już nie pamiętam imienia tego chłopaka, ale jak ten chłopak traktował tą dziewczynę, z którą niby był, ale nie przyznawał się tego, że z nią jest, było dla mnie straszne, bo większość, do połowy pamiętam, że książka się opierała głównie na seksie, o tym, że oni są byli, że oni potem są nie byli, on się do niej nie przyznawał, ona w sumie nie miała żadnych znajomych w szkole, ale on w sumie mógł z nią uprawiać seks i tak dalej, ale w szkole się do niej nie przyznawał. Jestem jak... Już nie będę tutaj przeklinała, ale dosłownie przekleństwa, tutaj mi się cisną na usta, bo byłam jak... Jak można traktować tak drugiego człowieka? I ja rozumiem, że są naprawdę różne relacje międzyludzkie, ale kiedy to trwa parę lat, bo to nie było tylko, że to było na etapie liceum, bo no, jesteśmy tylko ludźmi tak naprawdę i są naprawdę różne relacje, nigdy nie jest tak kolorowe jak w innych książkach, nie jest tak kolorowe jak w filmach czy książkach jest to przedstawiane, że poznajesz tego jednego faceta, jesteś z nim do końca życia i jest super, no. Chyba większość z nas wie, że tak nie ma, ale w tej książce było to pokazane niestety bardzo toksycznie, że ta para cały czas do siebie wracała. Oni ze sobą byli, zrywali, rozchodzili się, każdy zaczynał jakby nowy etap w swoim życiu, co moim zdaniem autorka powinna już ciągnąć jako tą prawidłową fabułę, ale ona niestety wracała znowu do tego, co było na początku i no strasznie mi się nie podobało. Nie podobała ta relacja między tymi głównymi bohaterami, bo cały czas będę uważała, że to było coś toksycznego i pokazujące po prostu złą relację między ludźmi, coś czego nie powinno być, chociaż z drugiej strony oczywiście też trzeba pokazywać takie zachowania, które nie są takie jakby akceptowalne przez normy społeczne, ale tutaj mi się to niestety nie spodobało i nie nazywałabym tej książki zdecydowanie taką życiową książką, bo dla mnie w tej książce nie było nic życiowego i tylko powinno wręcz być takie pokazane, że takie wykorzystywanie siebie nawzajem nie jest dobre dla drugiego człowieka, bo te dwie osoby po prostu się niszczyły nawzajem. Idąc dalej, i zostały tylko dwie książki do opowiedzenia, to jest Pocałunek Cesarza. I z Pocałunkiem Cesarza mam taki problem, że ja za bardzo tej książki nie pamiętam. Mam ją tutaj ze sobą, bo niestety nie udało mi się jeszcze jej sprzedać. Tak, ogólnie staram się pozbywać książek, które mi się nie podobały, a Pocałunek Cesarza mi się okropnie nie podobał. Tylko nie pamiętam dokładnie, dlaczego weszłam w swoją opinię i pamiętam, że napisałam dosyć łagodną tą opinię, bo to były moje początki na Bookstagramie. Dostałam tą książkę do recenzji od autorki i stwierdziłam, że nie napiszę takiej brutalnej recenzji, że ją tam zjadę tą książkę od góry do dołu. Wtedy napisałam ją tak bardzo, bardzo poprawnie. Oczywiście zaznaczałam, co mi się nie podobało, że to nie jest książka dla mnie i tak dalej, i tak dalej. Taką zaznaczałam swoje stanowisko, ale nie pojechałam po tej książce po prostu, bo stwierdziłam, że może innym spodoba się ta książka. I wiem, że wielu osobom podoba się Pocałunek Cesarza, uważają tą książkę za coś cudownego. Ja pamiętam, że główna bohaterka strasznie mnie denerwowała, ale to okropnie. Tutaj mamy Charlotte, z tego co kojarzę. I ta Charlotte
cały czas zmieniała sobie partnerów, że co chwilę była zakochana w kimś innym. W jednym momencie tutaj miała jakiegoś jednego faceta, chyba to był jej narzeczony nawet. Potem nagle był drugi i pamiętam, że był trzeci, nie wiem, czy chyba nawet czwarty się nie pojawił. I ona tak lawirowała między tymi facetami, że ona była taka wszędzie i to niby miało być takie super, że ona ma takie rozterki życiowe, że ona jest taka super, że ona, Jezu, nie wie kogo wybrać i kogo tutaj wziąć, czy tutaj tego, tamtego. Ja pamiętam, że również jak czytałam tę książkę, to wypowiedziałam się na story o tej książce, pokazałam parę ciekawych fragmentów, oczywiście ciekawych cudzysłowie, bo były okropne. I powiem wam tyle, że niestety nie pamiętam dokładnie, czym była ta książka, oprócz tej Charlotte, która latała od jednego faceta do drugiego faceta, aż na końcu... Końcówka była spoko, że końcówka była spoko. Ale i tak nie na tyle, żeby powiedzieć, że ta książka nie była zła, bo była zdecydowanie zła. Więc mogę po prostu ją wam teraz odradzić, abyście nie sięgali po to, bo to będzie naprawdę strata czasu. I przechodzimy do wielkiego finału, jakim będzie wiele powodów, by wrócić. Książka, która tak jakby już jest trochę do mnie przylepiona, mojej znajomej wie, że mi się nie podobała. Wiele osób na Bookstagramie również wie, że mi się ta książka nie podobała, więc chciałabym, żebyście wy również wiedzieli, że ta książka mi się nie podobała. A dokładnie jest to książka August Docher, z tego co pamiętam. Nie pamiętam dokładnie imienia i nazwiska autorki, więc zresztą to nie jest jej prawdziwy, tylko pseudonim pisarski. Ale tak. Ta książka... No, z jakiegoś powodu trafiła na pierwsze miejsce książek, które naprawdę nie lubię. I była dla mnie tak okropna. Książka to była dla mnie prawdziwa tortura. Nigdy nie cierpiałam tak w czytaniu jakiejkolwiek książki. Nawet lektur. Nawet lektur szkolnych tak mnie nie bolało. Jak czytanie tej książki, styl autorki, niestety dla mnie straszny. Pomysł na fabułę? Powiedzmy. Główni bohaterowie? Okropni. Nie pamiętam teraz imienia głównego bohatera, ale chyba... Marcel? Tak, to był Boże Marcel. I ja już mam w głowie Oloritz, która paradiowała Marcela. To było cudo, cudo, po prostu cudo. Może do niej napiszę i poproszę, aby mi tutaj podesłała to i wam to pokażę. Bo to jest cudowne, co Ola robiła na swoim Instastory z tą książką, bo jej też nie podpasowała. Kiedy myślę sobie o czymś, co lśni, zawsze jest to coś takiego bardzo ładnego, wiecie, że mówi się, że coś lśni jak diament, lśni jak złoto, może, nie wiem, lśni jak gwiazdy, ale nie u Marcela. U Marcela włosy Dominiki lśnią jak blacha jego bejcy, kiedy ją nawoskuje. Ale tak, tam był Marcel. Marcel i Dominika. Marcel miał córkę z jakąś dziewczyną, a sam Marcel był z Dominiką. Marcel niestety był głupi. Po prostu był głupi. Był głupim dzieciakiem, który nie dorósł tylko, aby być ojcem, aby być chłopakiem, aby być kimkolwiek. On po prostu, nie wiem, gdzie on powinien być, ale na pewno nie powinien mieć tak odpowiedzialnego stanowiska. Boże, nie sam w tym filmiku, że cały czas cudzysłowie, ale on nie powinien być zdecydowanie rodzicem nic takiego. Ale powiem wam, czemu ta książka mi się najbardziej nie podobała, bo to jest taki moment, który zapadł mi tak głęboko w pamięci, że nie mogę się tego pozbyć. Marcel zapadł w śpiączkę. I wiecie, Dominika, jego dziewczyna jest na tym zdruzgotana, chłopak zapadł w śpiączkę, no coś strasznego, nie da się ukryć. I wyobraźcie sobie taką scenę. Marcel leży w szpitalu, jest podłączony do tego wszystkiego, ma tutaj tą maskę tlenową. No jest po prostu w złym stanie, bo jest w śpiączce. Ta Dominika po prostu, no jest jej przykro, że no jej chłopak jest w takim stanie, chciałaby mu jakoś pomóc. I Dominika wpadła na pomysł, jak uratować Marcela. No wpadła, co tam, dziesiątki lekarzy, którzy walczą o jego życie. Dominika wiedziała lepiej. Dominika przyniosła swojską kiełbaskę własnej roboty, taką wiecie, że Marcel bardzo ją lubił. I tam była też matka Marcela. Ja nie mogę, jak ja sobie to przypomnę, to było tak durne. Ale tak, Dominika przyniosła mu swojską kiełbasę, ten Marcel leży tam, wiecie, w śpiączce. I Dominika wpadła na genialny pomysł, że ona odsunie tą maskę tlenową, zdejmie ją i przed jego twarz polata mu tą kiełbasą.
aby poczuł swojski zapach, aby poczuł zapach domu i po prostu obudził się, bo wiecie, jak ktoś ci pomarda kiełbasą przed nosem, to od razu budzisz się ze śpiączki. No i Dominika, 18 lat, wymyśliła sposób na obudzenie pacjenta ze śpiączki, dając mu kiełbasę pod nos. Kiełbasa pod nos i się budzi chłop. Oczywiście się nie obudził. Potem była na szczęście tyle inteligentna, że nałożyła mu z powrotem tą maskę tlenową na buzię. Ale wiecie, to było dla mnie tak abstrakcyjne, że jakaś, nie wiem, tam nastolatka sobie postanawia, że ona po prostu przyniesie kiełbasę do szpitala i tam jeszcze inne smakołyki też przyniosła, że tym wszystkim mu tam przed tym nosem machała, aby tylko poczuł ten zapach domu i się obudził do niej, bo wiecie, no debilizm. No to był akurat dla mnie debilizm niestety. I tyle. A najlepsze jest to, że ta matka, która Marcela, która tam była, na to wszystko patrzyła i była jak do mnie spróbuj, niech ci będziemy, tutaj mamy znajomości, więc pielęgniarki na ciebie nie nakrzą, jak tak się, jak tak zrobisz, więc no niestety dla mnie to było żenujące. I w taki oto sposób przebrnęliśmy przez wszystkie książki, których po prostu nie lubię, albo nie przypadły mi do gustu, albo oczekiwałam od nich czegoś innego, a dostałam co innego. Tak jak mówiłam, te pierwsze książki, czyli Współlokatorzy, Te Wiedźmy Nie Płoną, Pod Taflą, Królewska Klatka, to były książki, od których oczekiwałam czegoś innego i po prostu ta treść mnie rozczarowała. Ale taki sam styl autora i tak dalej jeszcze jakoś dla mnie był do przeżycia, było spoko, ale Normalni Ludzie, Poconek Cesarza i Wiele Powodów, by wrócić, to dla mnie niestety jest wielka łapka w dół. No i to byłoby ode mnie na tyle. Mam nadzieję, że nikt nie poczuł się tutaj oczywiście urażony moją opinią, bo to jest tylko moje zdanie, wy możecie mieć zupełnie inne, dla was te książki mogą być najlepsze, bo każdy z nas ma no, zupełnie inne odczucia do literatury, każdy z nas przeżył zupełnie co innego i każdy potrzebuje innej książki, więc to by było ode mnie po prostu na tyle. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w następnym.